U mnie jest aż tyle pudełek, że postanowiłem zbudować fort. Ale dzisiaj nie o tym, bo przyjechał kolejny fotel, którym dzisiaj się będziemy zajmować. Warto jest zasubskrybować ten kanał, bo mamy coś takiego, co się nazywa środa z fotelami, czyli co tydzień mamy nowy fotel i zajmujemy się tym, żeby sprawdzić, jak on się sprawuje w rzeczywistości. Zajmiemy się fotelem Quersus, firmy, która jako jedna z pierwszych odezwała się do mnie i wysłała opakowanie. Co najważniejsze, namalowali tutaj kwiatka. Środa z fotelami to seria, gdzie pokazuję kolejne fotele gamingowe i porównuję je już z tymi, które zostały mi wcześniej przesłane. Jedną z zasad, którą należy się kierować przy wysyłaniu tych foteli, jest namalowanie kwiatka, dlatego że jeżeli firma produkuje krzesła, które mają wyglądać, to przydałoby się, żeby także potrafiła coś ładnego namalować. Sama firma nie była mi znana wcześniej, pierwszy raz spotkałem się z ich fotelami. Podesłali model V501. Jako ciekawostka, fotel ten został zaprojektowany w Europie, a jego konstrukcja i design zostały opatentowane. Wchodząc na stronę producenta, do której linka daję wam w opisie, można zobaczyć, jak duże różnice są pomiędzy ich fotelami, a fotelami, które imitują fotele kubełkowe z samochodów rajdowych. To dzisiaj sprawdzimy. Podobnie jak przy innych fotelach, nie można używać noża do otwierania pudełka, więc znajdę troszeczkę inny sposób. Skoro udało nam się bezpiecznie odpakować fotel, to przydałoby się zobaczyć, co się znajduje w środku. Na początku możemy zobaczyć oczywiście wytłoczki. Pierwsze, co przychodzi do naszych rąk, to oparcie, które nie jest zrobione z ekoskóry, tylko ze specjalnie przygotowanego, oddychającego materiału. Trochę boję się, że te elementy będą mocno ściskać plecy, ale zaraz zobaczymy, na czym to będzie polegało, bo uwaga, najważniejszy element siedziska to ta gałka, której nie widać w innych fotelach. Dzięki niej, ale fajnie, możemy profilować sobie plecy w zależności od tego, jak będzie się układać nasz kręgosłup, co jest rzeczą, z którą się nie spotkałem w żadnym wcześniejszym fotelu. Następnie mamy wszystkie inne standardowe elementy, czyli mój ulubiony fragment. Urwałem. Ja bym nie był w stanie z tego zrobić żadnej takiej terapii unboxingowej, ale mamy koniczynkę. Następnie mamy poduszkę na głowę, gdzie możemy wrzucić na przykład swojego nika albo obrazek. Następnie pozostałe elementy, czyli siedzisko, element do montażu samego oparcia, mechanizm, kółka i inne rzeczy do modelu VAOS 501. W skrócie V501. Na początku przyjrzyjmy się jakości pojedynczych elementów. Jako pierwsza podstawa, tutaj możemy zobaczyć, że jest solidnie wykonana razem ze wzmocnieniami w środku. Skoro zaczęliśmy od spodu, to teraz poduszeczka. Jest wykonana z czegoś, co przypomina memory foam, czyli jak ściśniemy, to utrzymuje nam w miarę pozycję na przykład ręki. I przyznam szczerze, że w momencie, w którym się o nią oprzemy, to jest naprawdę wygodna. I zobaczcie, to jest materiał, czyli nawet jak będzie gorąco w pokoju, to nie będzie żadnym problemem, żeby się oprzeć, bo skóra nam będzie po prostu oddychać. Jak pierwszy raz zobaczyłem element łączący podstawę z oparciem, to byłem przerażony, że jeden kawałek metalu ma utrzymywać całe nasze bujanie się i huśtanie. Ale kurczę, tym kawałkiem można wręcz ćwiczyć bicka, bo to jest naprawdę gruby i ciężki kawałek. Sam mechanizm to kawał solidnego żelastwa, który jest mega ciężki. Sprawia wrażenie, jakby był zbudowany z jednego bloku, widać, że wszystko jest mocno wyprofilowane i wytrzyma bardzo długo. Dodatkowo wszystkie elementy ruchome są bardzo mocno posmarowane, przez co mam nadzieję, że przez długi czas nie będą w żaden sposób skrzypieć. No i że utrzymają dużo ciężaru, bo to naprawdę duży mechanizm. Porządny mechanizm. A jak zobaczymy, co się znajduje w samym pudełku, to mamy siłownik klasy czwartej, który ma wytrzymać bardzo długie miesiące użytkowania. Dodatkowo kółeczka, które wchodzą nam do podstawy i przepięknie spakowane klucze oraz śruby. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo jak spojrzymy do instrukcji, to mamy 8 śrubek A6 i 2 B5, a jak zobaczymy do zestawu, to mamy 9 śrubek A6 i 3 B5. Czyli okazuje się, że jak jedna ze śrub wpadnie nam do studzienki ściekowej podczas montażu, to będziemy mieć zapasową.
Reszta montażu przebiegła bez żadnych problemów i teraz przydałoby się odnieść do możliwości samego fotela. Instrukcja dokładnie precyzuje, czego nie należy z nim robić. Nie można pozwalać komuś, żeby przesuwał was ktoś jakbyście byli samochodem wyścigowym. To jest fotel! Nie samochód. Nikuda, nie. Fotel służy do siedzenia, niekoniecznie żeby ktoś miał na nim stawać, bo wtedy się robią różne dziwne naprężenia, których nie przewidział wcześniej producent. Siłownik jest dostosowany do pewnej masy, jaką może tutaj udźwignąć. Jakbyście próbowali siąść w dwie osoby, to mogłoby się skończyć to tym, że albo siłownik się uszkodzi, albo po prostu strzeli, a jak strzeli, to prosto w pupu i wtedy rozwalenie pupu przez siłownik nigdy nie jest dobre. Słyszałeś? Idź. Tak się po prostu nie siedzi. Siedząc na krawędzi fotela wykonujemy dźwignię, przez co o wiele mocniej napieramy na niektóre z elementów i do tego on nie został przystosowany. No i ostatnia rzecz, nie pociągaj kogoś tak, żeby się przewrócił, bo możesz coś złamać albo możesz go uszkodzić. Mikuna, to wbrew instrukcji. Nie! Dobra, teraz tak na serio. Jeździ góra-dół. Za przechylanie się do tyłu odpowiada mechanizm synchro. Oparcie przechyla się do bezpiecznego poziomu i lekko podnosi się siedzisko z przodu. W porównaniu z AK-Racing i możliwością regulowania podłokietników tutaj też mamy. Wysokość, przód i tył. W Quersusie mamy lewo i prawo, a AK-Racing zamiast tego ma obrót. Ale pojawia się tutaj taki pozytywny aspekt, że wszystkie regulacje można zablokować, przez co przez przypadek niczego nie zmienimy. Rzeczą, której nie widziałem póki co u żadnego innego producenta, jest ta tajemnicza gałka, która wygina nam odcinek lędźwiowy, żeby dopasować nam krzywiznę oparcia do naturalnej krzywizny kręgosłupa. Ale zakres i sprawdzenie, czy to jest lepsze rozwiązanie niż poduszka, sprawdzi w finalnym teście ktoś, kto się zdecydowanie lepiej zna na tym niż ja. Osoba szczupła przyznała, że to krzesło jest trochę dla niej za twarde, a mnie właśnie motywuje do pracy, bo się nie rozsiadam w fotelu. Ale coś jeszcze nie tak robię z poduszką, bo wydaje mi się, że jest za gruba. Wygodniej mi ułożyć ją do góry nogami. Nie wiem, czy wiecie, Quersus to jest polska firma i daje 2 lata gwarancji na swoje fotele. Jeżeli po okresie gwarancyjnym zdarzyłoby się, że którakolwiek z części wymagałaby wymiany, to wtedy wystarczy do nich zadzwonić albo napisać maila i można wszystko załatwić. Bo to jest tak, że te części zamienne nie są od razu pokazane na stronie, ale są dostępne, tak mnie zapewnili i wierzę im w pełni. Jeżeli chodzi o tą poduszkę, to kurczę, czegoś nie mogę zrozumieć. Może muszę rzeczywiście poczekać, aż fizjoterapeuta przyjdzie tutaj i będzie mi pomagał wszystkie fotele, jak będę mieć złożone, oceniać dokładnie pod każdym możliwym względem, bo kurczę, no... Wydaje mi się, że jest po prostu za gruba. I teraz tak ładnie to jest widoczne. Bo jak siedzę, to siedzę prosto, mam oparte całe plecy. I dopiero jak się położę do tyłu, i zapominam, że ta gałka nie jest do zmiany z boku, tylko pod spodem, i dopiero jak się położę, to chcę się oprzeć o samooparcie. Tak czy siak, będę się odnosić do tego odcinka, do poprzedniego odcinka, jak i do całego głównego testu w kolejnych materiałach. Nie chcę tutaj wydawać jakiejś jednoznacznej opinii i faworyzować jednego czy drugiego fotela w trakcie pojedynczego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, bo za tydzień zobaczycie kolejny fotel. Już mam przygotowany na za 2 tygodnie i zobaczymy, gdzie dalej poniesie nas ta seria. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Tutaj macie 2 inne filmy poprzednie z tej serii. Lepiej, żeby zasubskrybowali, nie? No, zdecydowanie zasubskrybujcie kanał. Dzięki wielkie za oglądanie. Sorry, że tak późno. Do zobaczenia i cześć.